W marcu, po tak zwanych wydarzeniach marcowych, czyli pobiciu działaczy Solidarności i Solidarności Rolników Indywidualnych na sesji Rady Wojewódzkiej w Bydgoszczy, związek odpowiedzieć miał strajkiem generalnym. No, do tego strajku doszło, ale nie w wymiarze generalnym, były to strajki lokalne. Zresztą w ten czas w Polsce trwały strajki praktycznie cały czas, aż do grudnia 1981 roku. W związku z tym uważałem, że decyzja, którą podjęto, dopuszczając się pobicia działaczy związkowych w gmachu i w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej, było za tym czynem, tym powodem, kiedy zdecydowałem się, żeby zerwać więź z organizacją partyjną. Dało to sygnał, przynajmniej w moim oddziale, dla kolegów, którzy również poszli w moje ślady. Przestała istnieć organizacja partyjna podstawowa w oddziale SOP. Zostało tylko 4 członków. Ale ta akcja rozciągnęła się na całą kopalnię. Można powiedzieć, że zapełniły się kosze od legitymacji partyjnych. I w ten czas szeregi partyjne ze 1500 stopniały prawdopodobnie do 320, nie wiem. W każdym bądź razie po wprowadzeniu stanu wojennego bardzo szybko te szeregi partyjne, ci koledzy, którzy zrzucili legitymację, po nie poszli z powrotem. Atmosfera w ten czas w związku była taka troszeczkę dziwna. Zresztą na Śląsku Solidarność powstająca w kopalniach w gruncie rzeczy rekrutowała się przynajmniej w 70% z towarzyszy partyjnych. W stosunku do mnie również było wiele pretensji, że tą legitymację rzuciłem, bo podobnie jak ja to rzucili też inni członkowie komisji zakładowej w stosunku do nas, a tym bardziej, żeśmy byli powybierani na delegatów w ramach, jak to się mówi, odnowy w szeregach partyjnych. W ten czas miały być przeprowadzane takie w ramach odnowy nadzwyczajne zebrania wyborcze, zmiany, dokonywania zmian w organizacji partyjnych, podstawowych organizacjach partyjnych. No i tym bardziej, że ja miałem być delegatem na konferencję, ja tą legitymację rzuciłem. Podobnie jak ja, to oddał ją Mietek Pierunkiewicz, a żeśmy byli obydwaj delegatami. I w ten czas już były podejmowane przez pierwszego sekretarza próby ustawienia nas w szeregu, nie? Oczywiście na zasadzie, że my wam, towarzyszu, oferujemy tam wejście do takiej komisji, w zamian za przychylne głosowanie w stosunku do towarzyszy funkcyjnych. No i to mnie właściwie przekonało do tego, że ta odnowa to jest fikcja, a jakby szale goryczy przepełnił fakt pobicia naszych kolegów w Bydgoszczy. No i to w ten czas było przyjęte przez komisję zakładową, w której również byli towarzysze partyjni, bo i to kolega przewodniczący Jan Ludwiczak, Haśnik, Strzelecki, wszyscy byli członkami partii, nie? Jak to wy chcecie, myśmy chcieli partię rozsadzić od wewnątrz, a wy nam tą robotę utrudniacie. Jak wy uważacie, żeby pozostawać, to róbcie tą robotę, rozsadzajcie, mnie tam nie będzie.